Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, ja 1 listopada, dosłownie na chwilę, przepraszam, że w ogóle nagrywam ten film w takim dniu, ale ponieważ ruszyliśmy z tsunami i część z was już ma dostępy, chciałbym wam o czymś powiedzieć. Wiele razy prosicie mnie, żeby na, tych, na tym tsunami była tak zwana profeska, żeby był profesjonalizm, żeby, żeby to wszystko było takie, wiecie, że jak ktoś ma, tak jak wiele razy wam mówiłem, 100 tysięcy złotych kapitału on nie chce czytać różnych takich bzdur 400 wiadomości na signalu tak naprawdę o niczym więc słuchajcie serdeczna prośba instrukcja obsługi do tsunami programista wrzuci prawdopodobnie jeszcze dzisiaj na stronę programyakademia.pl, tam będziecie mogli przeczytać szczegółowo jak grać te mecze ja tam wszystko opisuję jak grać żeby zarobić najwięcej pieniędzy więc yy, umówmy się, jeśli ktoś. Ja ten film, który teraz nagrywam, krótki, wrzucę na wszystkie możliwe grupy i specjalnie puszczam go na YouTubie, bo wiem, że niektórzy z was nie, czyna, nie czytają na przykład kanału informacyjnego, tylko wpadają na przykład o godzinie 15 i zadają znów te same bezsensowne pytania, a ponieważ jest nas bardzo dużo, to czasami dzieje się tak, że ktoś kto faktycznie szuka jakichś yy, profesjonalnych że tak powiem informacji jakichś wartościowych musi przewertować 400 wiadomości na zasadzie znaczy takich pod tytułem a czy ty już masz dostęp bo ja jeszcze nie mam a czy ty masz dostęp słuchajcie tacy ludzie będą usuwani z tej grupy yy, Signal Tsunami zostawiamy naprawdę najlepszych z najlepszych i kosimy dziada ile się da bo taki jest zamysł tej grupy na tych ludzi, którzy są ignorantami, nie czytają kanału informacyjnego, nie zapytają gdzieś na kogoś, tylko od razu walą setki wiadomości bezsensownych i później, tak jak mówię, ci inni ludzie po prostu wkurzają się, odchodzą i macie wiele razy później pretensje do nich, że a dlaczego oni się nie udzielają. Mówię wam wielokrotnie, ci, którzy grają naprawdę dużymi pieniędzmi, oni nie mają czasu czytać takich pierdół, o których nieraz wy piszecie. Więc już jedna osoba wyleciała. Za co wyleciała, to Wam napisałem, mogę Wam powiedzieć, bo pewnie będziecie znowu pisali. Na dzisiaj wyszukiwarka Tsunami podała dwa spotkania. Ja Wam powiedziałem, że dziś jest święto, dziś jest dzień szczególny, że ja generalnie odpuszczam, jadę na groby i tak dalej. Ale jak zobaczyłem jaki jest kurs na badalone, to to Wam uczciwie napisałem, że się oczywiście zaświeciło światełko, bo kurs na badalone był bodajże 8 na 1. Zobaczcie: 8 na 1. A tak, jak oczywiście zalecam, i to jest absolutnie najlepszy przykład, dlaczego rekomenduję grę 1 remis. Zobaczcie, po rzutach karnych Cadiz przechodzi dalej w Pucharze Króla Hiszpanii, ale ci, którzy nie są ignorantami i mnie słuchają, już widzę eleganckie kuponiki wam powchodziły, na jeden remis zagraliście po 2,90, zaraz zobaczymy jakie tu były kursy, zobaczcie, 2,70, 2,80, tam ktoś mi pokazywał 2,90, że potrafiał, więc o to właśnie chodzi. Dlaczego wyleciała ta osoba? Bo już trafił się jeden, znowu jakiś przedszkolak, który napisał, że badalona weszła, ale on dołożył jakiś tam mały kursik z jakiś tam inny, jakiś mecz i tamty już mu nie wszedł. I to jest to, czego ja na tej grupie akceptował. Nie będę w żaden sposób. Na pozostałych grupach robimy sobie oczywiście wolną Amerykankę, tak zwaną, rozmawiamy sobie o zbieraniu grzybach o tym, o tamtym i tak dalej, ale nad tsunami stawiamy na totalny profesjonalizm, więc kolegi już nie ma i bardzo proszę, żeby kolega do mnie nie pisał jemu ta grupa jest kompletnie niepotrzebna tak samo wam napisałem, że jeśli będą takie dni, a będą takie dni, że będzie 18 spotkań, my trafimy 16, a ktoś zacznie płakać nad tym, bo akurat trafił na to spotkanie numer 17 i ono mu nie weszło tych ludzi usuwamy. Nie ma narzekania, nie ma stękania, nie ma jęczenia. My jesteśmy nad tsunami po to, żeby zarabiać pieniądze. Jak masz chęć, nie wiem, chlastania się, biczowania, bo jeden mecz na 17 ci nie wszedł, napisz sobie, idź sobie na czata STS-a, fortuny, tam znajdziesz doborowe towarzystwo, takich właśnie ludzi chlastających się, co mu zawsze jeden mecz nie wchodzi i tam swoje żale wylewaj. Tak samo zobaczcie tutaj, takich kuponów oczywiście nie gramy. Nie powiem, kto jest autorem tego kuponu, ale już ci napisałem na sygnalu. Takich kuponów nie gramy. Dlaczego? Bo jeśli stawiasz tylko 100 zł i zagrałeś tu elegancko na jeden remis po 2,80, to rzeczą oczywistą jest, że nie dorzucasz takiego małego kursu do takiego wysokiego, prawdopodobnie nie macie u nas w akademii, więc nie znasz tych postaw, więc już Ci grzecznie napisałem, nie rób czegoś takiego, bo ryzykujesz dużo, a zyskać możesz naprawdę niewiele, a tak już byś liczył pieniążki, miałbyś gdzieś 2,40 pewnie po podatku z kawałkiem, czyli 140 zł już byś przytulił i tyle słuchajcie. Instrukcja szczegółowa, tak jak mówię, będzie na stronie. Na kanale informacyjnym podałem, że dzisiaj programista dostanie ode mnie listę wszystkich osób i on powiedział, że jednym kliknięciem ci wszyscy ludzie dostaną dostęp do tsunami. Będziecie widzieli dokładnie tą zakładkę tsunami, tu gdzieś na górze będzie prawdopodobnie wrzucona ta instrukcja gry. Przeczytajcie ją. Bardzo was proszę, tam są naprawdę podane. No, takie rzeczy, które Wam pomogą na pewno, i podejdziecie też zupełnie inaczej. I to tyle, słuchajcie. To tyle, także prosiliście mnie o profeskę. Zróbmy naprawdę profeskę. Niech to nie będzie na zasadzie takiej, jak jest na półtora gola, że o godzinie 16 wchodzi 400 osób i 400 osób kompletnych ignorantów zadaje pytanie, a Wy już macie dostęp, a czy Wy już macie dostęp, a ja jeszcze nie mam dostępu, a czy Wy macie dostęp? Nie ma to naprawdę, to strasza po prostu poważnych graczy i sami chcieliście, więc na to sobie na grupie Tsunami nie pozwolimy. Zostają najlepsi z najlepszych, ci, którzy chcą wygrywać kasę. A jak zastosujecie się do moich próśb, to bardzo szybko zobaczycie, kto będzie grał za naprawdę grube stawki, o których nawet w tej chwili nie marzycie sobie. A są takie osoby, tylko ich te, tak zwana ta peplanina o, paplanina o, 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 dupie Maryni kompletnie nie interesuje i oni bardzo szybko uciekają, więc uszanujcie moją prośbę, jeśli macie jakiekolwiek pytanie techniczne, piszcie do mnie na infomaupaakademiagry.pl, tak jak Wam mówiłem, są nowe osoby, odpisują na te maile, tylko pamiętajcie też jedną rzecz, jeśli dzisiaj na przykład ja wchodzę na maila i odpalam pierwsze trzy maile o godzinie 10 rano i ktoś napisał o 7 czy 8 i o 10 już zadaje pytanie, dlaczego nie dostał odpowiedzi, no to powiem Wam, mi się też czasami nóż otwiera w kieszeni, w przenośni oczywiście i tak sobie myślę, kurczę, czy ludzie są naprawdę na tyle mało jacyś bystrzy, żeby się zorientować, że dzisiaj mamy tak naprawdę ważne święto dla większości ludzi, że... My nie siedzimy w Akademii Gry od rana do wieczora na mailach, w święta i nie odpisujemy na wasze maile pod tytułem, czy ja już dzisiaj dostanę dostęp. Jest święto, uszanujcie to. Jeśli macie wszystkich żyjących, to jest, jesteście mega szczęściarzami. Ale z tego co mi piszecie, ten świat nie jest taki kolorowy, jak wam się wydaje, niektórym. I dzisiaj naprawdę dużo ludzi będzie nad grobem płakało, wspominało swoich bliskich. Więc uszanujmy to. Nie róbmy dzisiaj, chociaż ten jeden, jedyny dzień takiej trzody, no trzody, bo to tutaj inaczej nie można nazwać, no. Są ludzie, którzy są, nie wiem, dla mnie takimi jakimiś ignorantami i ja nawet wiem, dlatego nie boję się używać takich y, mocnych słów, bo ja wiem, że oni i tak mają generalnie w dupie to, co ja mówię, więc oni i tak tego nie strzają. Ale chcę, żeby to wybrzmiało, że jeśli będą robili... Y, taką kiszkę na, na tej grupie Tsunami, nie zezwalam na to i będę ich usuwał i nie piszcie później do mnie, proszę was, nie ma możliwości powrotu, nie. Jeśli zobaczymy, jeśli grupa tak jak chce profesjonalizm, robimy, robimy profesjonalizm, mamy wygrywać pieniądze u Bukmachera. Już część z was dzisiaj, pomimo tak mega słabej oferty, pierwszy raz widzę dopiero dwa mecze, a oglądam to trzy miesiące już, pierwszy raz widzę, żeby wyszukiwarka wypluła tylko dwa spotkania, no i jutro już prawdopodobnie rano będzie dużo, dużo więcej, pewnie jeszcze dzisiaj wieczorem będzie aktualizacja, więc musicie zaglądać, aktualizacja nie jest, że tak powiem, o stałych godzinach, bo wszystko zależy od firm bukmacherskich, kiedy to aktualizują, więc nie mamy podanych godzin, absolutnie trzeba po prostu zaglądać, nawet jak Ci jakiś mecz ucieknie, nie zagrałeś, przegapiłeś bo jest dziewczyną w kinie, to ponownie proszę, nie chlastaj się tych meczy będziesz miał tak dużo, że zdążysz jeszcze mieć do nich naprawdę pewnego rodzaju obrzydzenie nic się tu nie zmieni te mecze wchodziły, tak jak wam napisałem w tej instrukcji yy, instrukcji do tsunami pierwszy punkt napisałem wam taki, wszystko to co widzieliście do tej pory na moich filmach na YouTubie, było prawdą. Ja wiem, że oczywiście część ludzi myśli, że ja sobie tu w jakichś programach graficznych robię jakieś... Nie, ja nie jestem taki bystry, żeby umieć tutaj coś pozmieniać. No przyznaję się, dla większości z Was będzie to pewnie mega, y, mega śmieszne, ale no po prostu nie jestem w stanie, nie umiem, naprawdę nie mam jakichś tych programów graficznych, żeby tu nagle zrobić ściemę, więc tak jak Wam napisałem, wszystko co widzieliście, nawet ten Tą planszę, gdzie kiedyś wypluła ta wyszukiwarka 46 metrów, 44 były trafione, to też była prawda. Dlatego, tak jak napisałem w punkcie bodajże drugim, jesteście szczęściarzami, jeśli się załapaliście na wersję dożywotnią. Zrobiliście mega deala i zobaczycie jak szybciutko te pieniążki Wam się zwrócą i ile będziecie razy cieszyli tego buziaka. Mam nadzieję, że jakieś tam dobre słowo. W komentarzu albo gdzieś tam napiszecie. A jak ktoś jest niezadowolony, ma cokolwiek, jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek ale, coś mu nie pasuje, gry.pl. Bo przecież ja wiem, że wiele osób się dziwi, że na przykład u nas w komentarze są y, pod filmami same dobre. No, oczywiście ja komentarze idiotów usuwam, bo nie pozwolę sobie na to, żeby mi jakiś y, tak zwany głąb nie mający zielonego pojęcia o niczym, psu więc y, usuwam takie komentarze wszelkich złośliwców i tak dalej też usuwam. No i tych ludzi, którzy są ignorantami, czyli wpadli na chwilę y, zobaczyli, że o kurczę, to jednak Robert nie trafia 100% meczy. No nie, Robert nie trafia 100% meczy. Robert na 46 spotkań trafi 44, tak jak widzieliście, ale tych dwóch nie trafił. I akurat ty zagrałeś te dwa, resztę po prostu zignorowałeś, załóżmy. No i ci nie weszło. I ty pod filmem piszesz, że to jest bez sensu, to nie działa i tak dalej. No więc ja taki komentarz usuwam, bo on nie jest prawdziwy. On nie oddaje całej prawdy, jest tylko jakimś tam, wiecie, wycinkiem. No są tacy ludzie, dokładnie, przecież doskonale o tym wiecie, nie przegrywałoby 90% ponad ludzi. Gdyby ci ludzie włączyli myślenie, ale nie włączają myślenie, są zaprogramowani, szukają wysokich kursów, więc niech sobie strzelają cały czas te wysokie kursy, niech sobie szukają tych okazji i liczą na to, że będą mieli skuteczność 99%. No, jeśli znajdą coś takiego, no to zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Słuchajcie, koniec. Tak, jak o, tam ktoś mi napisał, że ja mówię o hejterach. Nie, już o hejterach, nic kompletnie nie będę wspominał. Naprawdę, teraz nagrałem to tylko po to, żeby poszło to, przepraszam, że tak powiem, poszedł taki wydźwięk, że na grupie tsunami na sygnalu chcemy wszyscy totalną profeskę. Naprawdę. Czyli mamy taki meczyk, ciach, pach, do kasy. Dziękuję, cieszymy się wygraną, ale nie chlastamy się po jednej porażce na jakiś czas. I nie uprawiamy tak zwanego narzekactwa, to nie jest miejsce na to. Więc tyle w temacie, słuchajcie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda się wrzucić temu programiście tą całą listę. Jak się nie uda dzisiaj, to się uda jutro. Spokojnie świat się nie kończy. Pamiętajcie, większość z Was ma dostępy dożywotnie, więc masa dni i gry przed Wami. Więc jak to mówią nasi sąsiedzi ze wschodu, Easy man. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego strzałka.